Cicero. Liebschitz. Bank. Ups. Ciach. Cicero. Lipschitz. Bang! Ciach! Cicero! Lipschitz! Bang! Ciach! Cicero! Lipschitz! Zasłużył sobie i ma to swoje. Uwierzcie mi, sam tego chciał. I jestem pewna, na moim miejscu każdy postąpiłby tak jak ja. Bang! Lipschitz! Kojarzycie, jak ludzie mają takie wkurzające nawyki? Mój Bernard jest doskonałym tego przykładem. Bernard bardzo lubił rzuć gumę. A może nie tyle rzuć, co strzelać balonami. Bęk. Bęk. Bęk! No, ale w każdym razie wracam pewnego dnia do domu, zmęczona i zmordowana. Jedyne, o czym marzę, to cisza i spokój. A co robi mój Bernie? Leży rozwalony na kanapie, chleje piwo i żuje! Nie do końca żuje. Strzela tymi swoimi balonami. No i tak sobie pomyślałam, a strzelni tym balonem jeszcze raz. No i strzeli. I wiecie co? Wyjęłam pistolet z torebki i ja też sobie postrzelałam. Zasłużył sobie, to jego wina, bo prowokował mnie od lat. Przeżyłam piekło i jestem pewna, każdy postąpiłby tak jak ja. Zasłużył sobie. Poznałam Briana jakieś 2 lata temu. Od razu między nami zaiskrzyło. Powiedział mi, że jest bardzo samotny, a ja miałam w domu podwójne łóżko. Więc zamieszkaliśmy razem. I było jak w bajce. Codziennie wieczorem, gdy wracał z pracy, robiłam mu drinka i jedliśmy romantyczną kolację. Nie byłam więc zachwycona, kiedy dowiedziałam się, że mój samotny biedaczek ma 6 innych dziewczyn. Tego wieczora zrobiłam mu specjalnego drinka. Był zachwycony. Ale nie wiedziałam, że ma alergię na arszenik. Ups. Stąd się pomylił. Jestem niewinna. Powiedzcie mi, sam tego chciał. Kto by wytrzymał z takim łajdakiem? U każdego w końcu by trafił szans. Stoję sobie w kuchni i kroję warzywa na sałatkę. Ciach, ciach, ciach. Marchewka, sałata, seler, pietruszka. Nagle wpada mój mąż i zaczyna wrzeszczeć na mnie bez powodu, że niby go zdradzam. Płakałam, błagałam go, próbowałam go uspokoić, ale on wciąż wrzeszczał. Nie miałam wyjścia, musiałam coś zrobić, no to go pociechałam. Przeżyłam piekło i jestem pewna, każdy postąpiłby tak jak ja. Co ja tu делаю? Говорят, что мой друг держал моего мужа, когда я отрезала ему голову. Но это неправда. Я не знаю, почему меня арестовали. Я пробовала им объяснить, но никто меня не понимал. Ну, добра, добра. Зробилась то, чи не? А-а! Невиновна! Моя сестра Вероника и я miałyśmy swoje taneczne, objazdowe show. Jeździłyśmy по całym краю, а мой муж Чарли подружował с нами. Kulminacyjnym punktem naszych występów było 20 figur akrobatycznych z rzędu. Raz, dwa, trzy, cztery, runda, kwiflak, gwiazda, szpagat, jedno po drugim. Pewnego dnia siedzimy sobie w hotelu w uroczym miasteczku Cicero. Pijemy, mamy niezły uław, a ja wyszłam na chwilę zapalić. No wiecie, te nałogi. Wracam, otwieram drzwi, a tam Weronika i Charlie robią figurę numer 21. On cały spocony, ona w szerokim rozkroku. Byłam w takim szoku, że totalnie mnie zamroczyło. Do dziś zawodzi mnie pamięć. Dopiero po chwili, gdy zmywałam krew z moich rąk, zorientowałam się, że oni chyba nie żyją. Mają za swoje i nie żałuję. Ktoś musiał im te lekcje dać. Ja nie zabiłam, a jeśli nawet, to ucierpiałam. Lipschitza bardziej niż można sobie to wyobrazić. Był prawdziwym artystą, wrażliwym malarzem, estetą. Był z nim tylko jeden problem. Wychodził z domu każdego wieczora i mówił, że chce odnaleźć siebie. I odnalazł. Karen, Julię, Annę i Johnego.
rozstaliśmy się z powodu odmiennych poglądów estetycznych w malarstwie. Jego pociągały akty, a mnie martwa natura. Bo to był ha, 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 ha